Sprawują władzę nad gadami, wzbudzając postrach. Prawdziwi zakapturzeni zabójcy dysponują groźną bronią i różnymi umiejętnościami. Należą do rodziny zdradnic. Jest ich ponad 270 gatunków. Rządy terroru tych węży obejmują dwa kontynenty. Sama ich nazwa sieje panikę. Do ich grona zaliczamy najbardziej jadowite węże na świecie. Oto mafia kobry. Nowo wykluta kobra leśna bierze swój pierwszy oddech i odpoczywa. Czasem budzi podziw, ale najczęściej strach. Jest samodzielna tuż po urodzeniu. Od razu zdaje się na instynkt. Korzysta z bogatego wachlarza wyostrzonych zmysłów. Jej celem jest przetrwać. Aby go osiągnąć, musi zabijać. Jest zdana na siebie, a wokół nie brakuje zagrożeń. Możliwe, że przeżyje jako jedyna z 13 rodzeństwa. Jest urodzonym zabójcą. Wyposażonym w arsenał śmiercionośnej broni i znanym ze skłonności do agresji. Sama jej obecność budzi strach. Pomaga jej w tym przerażająca reputacja całej rodziny. Są ku temu powody. Na razie Petal jest bezbronna, ale polując nabierze wprawy. Wkrótce zobaczymy, na co ją stać. Należy do grupy drapieżników, które opanowały gadzie tereny Afryki i Azji. Mafia kobry to grupa bezwzględnych zabójców, dysponujących umiejętnościami umożliwiającymi im przetrwanie. W przeciwieństwie do innych gatunków węży, kobry mają puste zęby jadowe. Dwie podskórne igły, którymi wstrzykują ofiarom śmiertelny jad. Spośród innych węży wyróżniają je charakterystyczny ruch oraz kształt. Kobry unoszą 1/3 ciała nad ziemią. Używają specjalnych mięśni do rozszerzenia wydłużonych żeber i skóry szyi. W ten sposób formują kaptur. Ta pozycja obronna od wieków napawa lękiem ich wrogów. W tej grupie są węże naśladowcy, kuzyni, którzy opanowali typowe ruchy, nawet rozpościeranie płaszcza. Ich podstępne zachowanie nie odpowiada ścisłym zasadom postępowania kobry. Czy to naprawdę ród zimnokrwistych zabójców? Czy te węże zasłużyły na złą reputację? W gorących, wilgotnych lasach równikowych Afryki mieszkają wysocy rangą przedstawiciele tego gatunku – kobry leśne. Oto Romeo, boss afrykańskich lasów i dróg wodnych. Jest jednym z największych i najbardziej uciążliwych brutali w okolicy.
Habitat tego gatunku obejmuje lasy deszczowe Afryki. Jedne z największych prawdziwych kobr przejęły w swoje władanie imponujące terytorium. Ważniaki idą na całość. Romeo śmiało wykorzystuje swoją broń w tej potyczce. Bój o samice traktuje poważnie. Nagroda, o którą walczy, może nie czekać do finału. Fern to samica kobry leśnej. Wycofała się w cień. Czeka zaciekawiona, ale niezbyt przekonana o potędze śmiałków. Na razie. Muszą dowieść swojej odwagi, żeby zaskarbić sobie jej podziw. Liczą na kopulację. Czy któryś zdoła ją przekonać, że jest jej wymarzonym partnerem? W Azji kuzynka Fern, kobra królewska, też randkuje. Wysoko ustawiła poprzeczkę. Zagięła parol na ojca chrzestnego. To najlepsza partia. Ma wszystko. Poza tytułem królewskim ma rozległe terytorium, które rozciąga się od leśnych rejonów Indii aż po Azję Południowo-Wschodnią, zajmując obszar wielkości niemal całej Ameryki Północnej. Kobra królewska osiąga ponad 5 metrów długości. Jest największym jadowitym wężem na świecie. Wydłużone mięśnie i ścięgna stabilizują żebra oraz dolną część ciała, umożliwiając uniesienie przedniej części ciała. W tej klasycznej postawie osobnik może spojrzeć dorosłemu mężczyźnie w oczy i zadać potężny cios. Jad wydzielany jest przez gruczoły po obu stronach głowy. Kobry królewskie mogą wstrzyknąć 600 mg jadu w jednym ukąszeniu. 20 mg to śmiertelna dawka dla człowieka. Jednym ukąszeniem kobra królewska może zabić 20 ludzi lub dorosłego słonia azjatyckiego. Śmierć następuje po 3 godzinach. Mając tyle atutów, samiec nie może się opędzić od adoratorek. Węże rosną przez całe życie, ale ich skóra nie. Co kilka miesięcy zrzucają ją, tak jak to właśnie zrobiła ta samica. Pełznie dalej, zostawiając skórę nasyconą feromonami. Skóra, porzucona niczym stary płaszcz, stanowi przynętę. Jeśli trop zapachowy jest kuszący, samiec podąża śladem samicy, wiedziony nosem, a raczej językiem. U węży zapach jest kwestią smaku. Ojciec chrzestny zbiera językiem cząsteczki z powietrza i przenosi je do zlokalizowanych na podniebieniu narządów Jacobsona. Informacje, niczym wywołane zdjęcie, tworzą mentalny obraz pobranej próbki. Za pomocą rozszczepionego języka wąż czuje jednocześnie zapach i smak. Samiec podąża tropem samicy. Samica jest ostrożna i utrzymuje dystans. Zbliżenie mogłoby być niebezpieczne. Samce kobry królewskiej są agresywne. Jeśli ten samiec ma złe zamiary, samica musi mieć drogę ucieczki, inaczej marny jej los. Ta samica nie miała szczęścia.
Klasyczny przykład fatalnego zauroczenia. Samica przyciągnęła uwagę samca. Czy będzie on w nastroju? A może samica igra ze śmiercią? Samiec kobry królewskiej dostrzegł przed sobą samicę. Pełznie bliżej, żeby jej się przyjrzeć. Kiedy unosi ciało, samica nie jest pewna jego intencji. W sytuacji zagrożenia kobry przybierają swoją typową postawę. Udając większe, mogą odstraszyć potencjalnego napastnika. Być może ten samiec wykorzystuje swój unikatowy i słabo jeszcze poznany zmysł. Węże nie słyszą dźwięków tak jak ludzie. Nie mają uszu zewnętrznych ani błon bębenkowych. Ojciec chrzestny czuje drgania wywołane przez ruchy powietrza i podłoża. Zostają one odebrane za pomocą szczęk i przekazane do ślimaka ucha wewnętrznego. Tu komórki nerwowe przekazują odpowiednie sygnały do mózgu. Ojciec chrzestny coś zobaczył lub usłyszał i sunie w przeciwnym kierunku. Samica została odrzucona, ale przynajmniej żyje. Podczas gdy jej azjatycka kuzynka została odrzucona, Fern, afrykańska kobra leśna, się niecierpliwi. Samce wznowiły swój rytualny taniec, splątane w walce o dominację. Jest szansa na rychły finał. Romeo wykorzysta swoje atuty. Kontakt fizyczny stwarza duże ryzyko kontuzji. W naturze nawet najmniejsze ukąszenie może być śmiertelne. Romeo ma tajną broń. Ostatnia łuska na końcu ogona ma kształt ostrego kolca. W walce posłuży za nóż sprężynowy. Jeden cios może przekonać rywala, że został pokonany. Ostateczne ukłucie oznacza, że Fern należy do niego. Jeśli nie jest za późno. Samica miała dość czekania i zostawiła awanturników, żeby poszukać pożywienia. Romeo musi wytropić ją w lesie. Kobry leśne opanowały afrykańskie drogi wodne i lasy nie bez przyczyny. Żaby, ropuchy, a nawet ryby stanowią przeważającą część ich diety. Kobra jest doskonałym pływakiem. Posuwając się ruchem wijącym naprzód i wdychając powietrze, samica utrzymuje się na powierzchni wody. Szuka pożywienia. Dostrzegła ją ropucha. Płaz ucieka w podskokach, żeby zatrzeć trop, który wyczuła kobra. Podczas polowania Fern nie polega tylko na zmyśle węchu czy smaku.
Widzenie binokularne pozwala jej dostrzec nawet tak subtelne wskazówki jak oddech żaby. Ropucha wyczuwa zagrożenie. Nie wie, z której strony ma się spodziewać ataku. Niczym wyrzutnia rakietowa, kobra skupia się na celu, dokładnie obliczając współrzędne uderzenia. Oszczędzając cenną amunicję, Fern wstrzykuje dokładnie taką dawkę neurotoksycznego jadu, jaka jest potrzebna, żeby zabić. W obronie ropucha nadyma się, by powiększyć swoje rozmiary. To jej ostatni ruch. Fern połknie ropuchę powoli, rozciągając szczęki do wielkości zdobyczy i strawi bez pośpiechu. Dzięki temu Romeo ma szansę ją dogonić. Fern doskonaliła umiejętności łowcy w lesie. Jej kuzyn Capo, samiec kobry przylądkowej, zamieszkuje inne tereny. Tutaj Fern by nie przetrwała. Z uwagi na upał, mało miejsc do schronienia się i nietypowe pożywienie, Capo musiał wykształcić inne cechy adaptacyjne i metody, żeby pozostać pustynnym bossem. Zamieszkuje jałowe południowo-zachodnie regiony Afryki, jedno z najtrudniejszych miejsc do życia na świecie. Rozległe, suche przestrzenie niezamieszkałych pustkowi determinują zachowanie wszystkich zwierząt, które przystosowały się do tutejszych warunków. Capo i jego drużyna dziennych myśliwych są twardzi. Zrobią wszystko, by przeżyć. Możliwości zdobywania pożywienia są ograniczone, więc Capo nie jest wybredny. Posili się tym, co zdoła upolować. Nie pogardzi nawet padliną. Ale to oznacza, że sam trafi do jadłospisu. W tym surowym krajobrazie, w przypadku starcia z wrogiem, Capo, samiec kobry przylądkowej, jest pozbawiony drogi ucieczki. Niekiedy jego brawura, mądrość i spryt są jedynymi metodami obrony. Mangusta lisia jest aktywna w ciągu dnia, podobnie jak kobra przylądkowa. Czasem prowadzi to do konfliktu. Mangusta jest mała, urocza i niebezpieczna. Te dwa osobniki nie tylko rywalizują o tę samą zdobycz, są śmiertelnymi wrogami. Ostre kły i niezwykła szybkość czynią z mangusty godnego przeciwnika. Przy nadarzającej się okazji nie zawaha się zapolować na Capo. Wyprostowany, z rozpostartym kapturem, Capo sprawia imponujące wrażenie. Podstęp się udał. Mangusta się wycofuje. Życie w trudnych warunkach, wśród niebezpiecznych sąsiadów, odsłania najgorszą naturę zwierzęcia. Capo zawdzięcza swoją reputację trudnego i agresywnego przeciwnika nieustępliwej postawie. Żaden szanujący się twardziel nie pokazuje się nigdzie bez broni. Kobry przylądkowe są jednymi z najbardziej jadowitych stworzeń w Afryce. Ta gęsta, toksyczna mieszanina jest najbardziej trująca spośród jadów wszystkich prawdziwych kobr zamieszkujących Afrykę. Jedna cząsteczka zabija człowieka w kilka minut. Na pustyni przed drapieżnikami można się schronić,
na wysokości. Tkacze towarzyskie budują trawiaste gniazda, które chronią przed wrogami. Wejście jest możliwe tylko z powietrza. Otwór jest skierowany ku dołowi. Kapo ma swoje sposoby, nie może stracić okazji. Pokarmu jest mało, samiec nie zrezygnuje z szansy na zdobycie smacznej nagrody. Kiedy pełznie w górę, 100 par ptasich oczu mogłoby go zauważyć i wszcząć alarm. Kapo idealnie zaplanował akcję. Ptaki oddają się codziennym zajęciom. Łuski zapewniają kapo perfekcyjny kamuflaż. Nic nie przeszkodzi jego tajnej misji. Wąż wyczuwa pokarm. Wydłużone mięśnie podtrzymują setki kręgów. Kapo jest niczym długa gumka recepturka, zdolny do skrętów pod dowolnym kątem. Dla węża to jak kradzież w dobrze zaopatrzonym sklepie. Gniazda są źródłem cennego pożywienia. Stale przebywa w nich ponad 200 piskląt. Jemu wystarczy dwoje lub troje, żeby zaspokoić głód. Przedarcie się przez ochronę gniazda tkaczy jest trudnym zadaniem, ale Kapo sobie poradził. Dane polowanie dobrze wróży zbliżającej się porze lęgowej. Podobnie jak Romeo i ojciec chrzestny, Kapo wkrótce zacznie szukać partnerki. Będzie to wymagało nie lada wysiłku. Fern nie oddaliła się zbytnio od miejsca posiłku. Romeo ma szansę ją dogonić. Ich spojrzenia skrzyżowały się. Węże są zadowolone. Bodźce wzrokowe muszą na razie wystarczyć Romeo, choć Fern wysyła znaki, że jest gotowa do godów. Romeo musi wykonać próbę smaku. W końcu partnerzy powinni odbierać na tych samych falach. Cząsteczki feromonów płciowych u węży są zbyt duże, by unosić się w powietrzu. Żeby się upewnić co do partnerki, Romeo przykłada język do jej ciała. Analiza feromonów samicy umożliwi ocenę jej wieku i gotowości do rozmnażania. Okazuje się, że samica nie wabiła go na próżno. Żeby ją uwieść, Romeo delikatnie szturcha pyskiem jej ciało, ociera się o nią i napręża mięśnie. Po takich pieszczotach samica unosi końcówkę ogona. Węże splatają się w miłosnym uścisku. Para rozłącza się na krótko. Mogłaby tak spędzić cały dzień. Buduar w pustym pniu drzewa nie zapewnia prywatności ani ochrony, kiedy węże poświęcają całą uwagę sobie nawzajem. Równie bezbronne są jedynie ich młode kilka godzin po wykluciu.
Romeo i Fern są zakochani. Nie wiedzą, że ich przytulny zakątek zostanie zaatakowany. Nie przez wroga. To wewnętrzna robota. Dwóch młodych przybyszy szuka nowych terenów łowieckich. To kuzyni kobry leśnej. Posiadają potężną broń. Podążają wprost na leśne terytorium Romea i Fern. Jest początek wiosny. Fern, kobra leśna, musi podjąć ważną decyzję. Choć niedawno kopulowała z Romeo, nie jest w ciąży. Podobnie jak inne samice węży, ma naturalną metodę antykoncepcji. Przetrzymuje spermę i może ją wykorzystać później. Czeka na właściwy czas i miejsce, żeby złożyć jaja. Młode wyklują się po 80 dniach. Samica musi się śpieszyć. Im dłużej czeka, tym później przyjdzie na świat jej potomstwo. Małe węże potrzebują pokarmu i ciepła, żeby się dobrze rozwijać. Dodatkowo wizja rywalizacji o pokarm w chłodniejszych miesiącach roku wśród jej dzieci może skłonić Fern do przesunięcia planów powiększenia rodziny w tym roku. Fern może trzymać nasienie Romea przez wiele miesięcy, a nawet lat. Ale im dłużej zwleka, tym większe ryzyko, że jakość nasienia się pogorszy. Na dodatek coś może jej się stać, zanim nadejdzie kolejna szansa na rozmnożenie się. Zbliża się lato. Z niezapowiedzianą wizytą przybyli jej kuzyni. Fern ma coraz mniej czasu. Oto oni. Pierwszy to samiec afrykańskiej kobry plującej, znany jako fałszerz. Pochodzi ze stromych, skalistych zboczy górskich i obszarów trawiastych na północ od terytorium Fern. Rzadko migruje na południe. Czemu porzucił swoje terytorium? Ze wschodu przybył jego wspólnik, snajper. On też podąża na południe, do lasu. Szuka nowych terenów łowieckich. Jego nazwa zdradza, jaką śmiercionośną bronią dysponuje. To snajper, kobra plująca. Oba osobniki są uzbrojone po zęby. Dosłownie. Podobnie jak ich krewniaczki, mają spiczaste zęby, ale dysponują też bardziej przerażającą mocą. Główne rowki jadowe tworzą trajektorię lotu pocisku z szerokim wylotem z przodu zęba, a nie w jego spiczastym zakończeniu, jak u kobr, które nie plują. Płynąca szybko struga jadu zostaje wystrzelona w wybranym kierunku. Toksyczny prysznic może dotrzeć na odległość 3 metrów. To idealna broń. Nie wymaga kontaktu z intruzem. Jad w oczach ofiary szybko ją oślepia. Kobry plujące z południowej Afryki mają jasny pierścień na szyi, widoczny po rozłożeniu kaptura. Są mistrzami kamuflażu. Łuski na grzbiecie mają różną barwę, od brudno-szarej do jasno-żółtej z czerwonymi paskami. Trudno je zidentyfikować. To nie jedyny as w rękawie. Na skalistych zboczach patrolowanych przez fałszerza i jego ekipę zamieszkał ich wróg. Ma reputację zabójcy węży. Ważący nawet 16 kg waran białogardy żywi się wężami takimi jak fałszerz.
ale łatwo daje się nabrać. Jeśli kobra plująca nie może wygrać starcia przy użyciu jadu, udaje martwą. To rola warta Oscara. Kobry plujące nie tylko potrafią udawać martwe. Ich twarde łuski, jakże inne od lśniącej skóry kobry, zdradzają prawdziwą tożsamość fałszerza. Jest dalekim krewnym kobry, który przejął jej charakterystyczne cechy i zapracował na to, by należeć do jej rodziny. Po opuszczeniu swojego terytorium kobry plujące muszą minąć ludzkie osiedla. Fałszerz i jego załoga często spędzają czas w domach i na budowach. Nie dlatego, że lubią ludzi. Kobry plujące skutecznie eliminują szkodniki. Są bezwzględne. Gryzonie roznoszą choroby i czynią szkody. Samica myszy może mieć nawet 140 młodych rocznie. Bez żadnej kontroli gryzonie mogłyby opanować świat. Wąż jest cichy i dyskretny, ale sumiennie wykonuje swoje zadanie. W ramach czynszu usuwa z domostwa niechcianych gości. Krótki kontakt wystarczy, by zadać śmiertelne ukąszenie. Neurotoksyny zalewają układ krwionośny, szybko paraliżują układ nerwowy myszy i zabijają ją w ciągu kilku minut. Dorosły osobnik kobry plującej może jeść raz na kilka tygodni. Ten jeszcze nie zaspokoił głodu. Ma miejsce na deser. Kulinarny gust węża wydaje się mało wyrafinowany, a jego obecność budzi strach. Ten osobnik nie dorównuje jednak swojemu azjatyckiemu wspólnikowi, który także podszywa się pod kobrę. Jego królewski status jest wygodnym kamuflażem dla diabelskich nawyków i apetytu. Ojciec chrzestny wygląda jak prawdziwa kobra i ma podobną budowę. Może udawać jedną ze swoich krewniaczek. Mała zmiana w menu odróżnia kobry królewskie od prawdziwych. Przebywanie w pobliżu ludzkich osiedli oznacza, że teren łowny ojca chrzestnego niekiedy zahaczał po bliską wioskę. Nie tylko on szuka pożywienia. Wąż smugooki też wyruszył na żer.
Brak zdecydowania kosztował go utratę posiłku. Kobra królewska upatrzyła sobie cel. Wszystkie gatunki kobry jedzą inne węże, jeśli nadarzy się okazja. Kobry królewskie żywią się przeważnie pobratymcami. Ojciec chrzestny staje na wysokości zadania. Łacińska nazwa gatunku to Ophiophagus hana, czyli jedzący węże. W Afryce Fern nie myśli o polowaniu. Z rozmysłem wybrała miejsce na gniazdo i złożyła jaja. Na tym koniec jej rodzicielskich obowiązków. Samica tu nie wróci. Gniazdo jest narażone na atak drapieżników, w tym kobry plującej. Stanowi łatwą zdobycz i pożywny kąsek. Uwagę kobry plującej zwróciło coś spoza terenu Fern. Bujna roślinność ogrodu to idealne środowisko dla snajpera, który szuka nowego domu. Dotarcie tam nie jest łatwe. Mieszkańcy nie są przyjaźnie nastawieni. Snajper upatrzył sobie zdobycz i bez trudu przystosował się do nowych warunków. Sukces nigdy nie przychodzi łatwo. Snajper musi obmyślić inną strategię. Być może noc przyniesie większe zyski. Dla kobry plującej osiedlenie się na obrzeżach miasta i przestawienie się na nocne łowy okazało się korzystne. Do polowania w ciemności wykorzystuje nie tylko perfekcyjny wzrok. Dzięki połączeniu umiejętności analizy cząsteczek powietrza ze zmysłem smaku, kobra plująca może dokładnie zlokalizować cel. Ropucha wyczuwa zagrożenie. Dokąd ma uciec? Dokonała złego wyboru. Fern dobrze wybrała miejsce na gniazdo. Przez niemal 2 miesiące nie znalazł go żaden drapieżnik. Jest koniec sezonu. Nowo wyklute węże mogą mieć trudności ze znalezieniem pokarmu, małych żab i ropuch.
Oddział małych żołnierzy z bronią chemiczną opanowuje las. Urodzeni zabójcy na wolności. Petal wyostrza zmysły. Żyje od pół godziny i jest głodna. Musi zapolować. Jak inne prawdziwe kobry zamieszkujące las, pełznie w kierunku wody. Polowanie na płazy ma w genach. Po matce przejęła instynkt zabójcy. Ma odpowiednie narzędzia. Musi się tylko nauczyć, jak z nich korzystać. Petal wykluła się z jaja tydzień temu. Nie przeprowadziła jeszcze żadnego udanego ataku. W brzuchu ma duży worek żółtkowy. Składników odżywczych starczy jej tylko na 2 tygodnie. Ale nie może się poddać. Pucha jest prawie 3 razy większa od niej. Pierwsze ukąszenie wystarczy, by wstrzyknąć paraliżujący jad. Jej wytrwałość się opłaciła. Z czasem samica nauczy się spożywać posiłki z większą finezją. Na razie udowodniła, że umie odnaleźć się w niebezpiecznym środowisku. Członkowie mafii kobry są nie tylko mistrzami polowania. Mają wrogów, walczą o terytorium, łączą się w pary i żerują. Kobry oraz ich dalecy krewni naśladowcy to prawdziwi mistrzowie przetrwania. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Ewa Śmietanka. Czytał Piotr Warszawski.